Witajcie! Mamy 30 listopad, godzina 7. Przed chwilą wyszliśmy z domu. Sprawdziłem na termometrze i mamy, słuchajcie, nie uwierzycie, minus 7 stopni. Czyli możemy powiedzieć, że wielkimi krokami zbliża się zima. A my mamy dzisiaj taką misję, że jedziemy autostopem do Krakowa. Nasza dyżurna kartka. No więc zapraszamy Was na taką małą podróż. Sam jestem ciekaw, czy się nam uda. Startujemy rano, dlatego żeby dojechać tam przed wieczorem, żebyśmy gdzieś nie utknęli po ciemku. Na wszelki wypadek mamy latarkę. No ale ponieważ dzisiaj jest piątek, tak naprawdę powinnam iść do pracy. To co zrobić? No tam krew. Wtedy dostajesz dzień zwolnienia od pracy. Więc polecam wszystkim, jak chcecie gdzieś na dłużej, na 3 dni pojechać zamiast na weekend tylko, oddajcie krew, to nawet ma jeszcze dużo więcej zaletów. Pomagasz innym. I Marcik na przykład jedzie bezpłatnie komunikacją miejską, bo już dużo krwi oddał. Po 450 ml krwi oddane. Florynda, jak się czujesz? No normalnie. Nic nie czuję. Czy trzeba się... Nie mogę zgiąć rękę, bo mama bandaż. Trzeba się obawiać oddawania krwi? Nie. Nie, no właśnie. Dostaje się czekoladki. Dostaje się czekoladki, batoniki, a banan domowy akurat, nie? Więc teraz pędzimy na wylotówę z Warszawy i łapiemy już prosto na Kraków. Chcieliśmy dojechać do Sękocina, ale okazało się, że najbliższy autobus był dopiero za godzinę. Więc dojechaliśmy do Janek. Spróbujemy po prostu w Jankach zatrzymać się na przystanku i zaczniemy łapać stopa. Mamy godzinę 11:35, więc jeśli w ciągu 45 minut nic nie złapiemy, to 12:14 wsiadamy i podjedziemy sobie do Sękocina. To jeszcze będzie parę kilometrów na południe. No to już dojechaliśmy prawie do Miechowa. Dwoma ciężarówkami. Pierwszy pan się zlitował, bo uważał, że jest tak zimno. Potem nam załatwił drugi transport przez CB Radio. No, bardzo miło się jechało, fajnie się rozmawiało. Mamy jeszcze chyba 30 km czy coś w tym stylu, więc dojedziemy. Jeszcze jest jasno, nie jest późno. Tu chodzi trzecia, wydaje mi się. O, już była trzecia. Więc całkiem dobrze się idzie. Minutę czwarta, no, czyli uznajmy, że godzina 16. Jesteśmy w Krakowie. Ile nam ta podróż zajęła? 5 godzin? No niecałe chyba, tak? Bo 11:45 gdzieś już... Nie pamiętam dokładnie. Gdzieś między 11 a 12 wyruszyliśmy. Także szybko, także naprawdę fajnie. To już do domu jest kawałeczek. Zaraz gdzieś czymś podjedziemy. Można by iść na piechotę, ale o, jest chłodno, więc się udało. Widzicie, można podróżować, piąteczka. Można podróżować po Polsce autostopem, jeszcze. No, bo teraz czekaliśmy może 2 minuty, nie tak. Dłużej. Teraz w ogóle chłopak, aj, stoicie tu zimno, na pewno to was zgarnę. No, ale stamtąd to już było 30 km niecałe, więc super. Pa, pa. A to jest lizaczek, który Maciek dostał za oddaniem krwi, a ja nic nie dostałam, ale mi podarował. O, taki jest dobry. Zapomniałeś dodać. No jeszcze nie wiem. A, Maciek. Tak, tak. Zawsze